W wielu miastach w Polsce już w najbliższy weekend odbędzie się Noc Muzeów. Na wieczór i noc 13 maja muzea, galerie, placówki i instytucje kulturalne przygotowały wiele atrakcji, umożliwiając zwiedzającym wizytę za darmo lub symboliczną opłatą. Często można też wejść w miejsca na co dzień niedostępne. Pszczyna zaprasza na przykład do zwiedzenia Muzeum Zamkowego i lokalnego skansenu. Podczas tej Nocy Muzeów przygotowaliśmy różne ciekawe pokazy, między innymi zapomnianych sprzętów, opowiadamy też o zanikających zawodach. Poza tym towarzyszyć nam będzie jak zawsze muzyka. Nasza Pszczyńska Orkiestra Ludowa, która działa przy skansenie, zaprezentuje swoje ludowe wersje wykonań pszczyńskich przebojów. A późnym wieczorem odbędzie się spektakl teatralny, którego postacie będą przechadzać się po terenie obiektu. W Tychach natomiast Muzeum Miejskie przygotowało 5 atrakcji związanych z historią miasta i jego osiedli. Zaczynamy taką rozgrzewką troszeczkę w plenerze. Zaprosimy na spacer architektoniczny unikatowe osiedle A, podczas którego wraz z przewodnikiem Mateuszem Miłoniem będzie można poznać historię tego pierwszego osiedla, tak zwanych Nowych Tychów, jego założenia architektoniczne oraz dekoracje plastyczne. W tym samym czasie muzeum zorganizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży nawiązujące do działającej fabryki celulozy i papieru. Wystawy i atrakcje będą czekać też w Katowicach, na przykład w Muzeum Śląskim. Podczas nocnej wizyty goście mogą wziąć udział w warsztatach fotograficznych, flamenko lub plastycznych. Natomiast Muzeum Koksownictwa w Bytomiu udostępni budynek zabytkowej siłowni. Thank you.